Szanowni, druga część naszego streszczenia, może tu się gdzieś umieszczę, na temat stanów skupienia i klasyfikacji zmian stanów skupienia. Omawiamy to wszystko na przykładzie H2O, które występuje w trzech stanach skupienia, w stanie gazowym, ciekłym i stałym. Stan gazowy to jest bezwarny, bezwonny gaz, zwany parą wodną. Stan ciekły to popularnie zwany wodą i stan stały, czyli lód. Padło pytanie, co to jest ten taki biały dym, który się unosi z czajnika stojącego na gazie czy na płycie indukcyjnej, no bo czajniki elektryczne to się same włączają, mają termostat i jak woda zaczyna wrzeć, to się same włączają. Ten dym to jest mgła, para wodna, gorąca para wodna unosząca się nad wrzącą wodą, styka się z chłodnym powietrzem i kondensuje. Za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. W ten sposób mniej więcej powstają chmury, tylko że oczywiście przy innych temperaturach do powstania chmury nie jest potrzebna gotująca się woda. No, w stanie gazowym te cząsteczki znajdują się bardzo daleko od siebie, praktycznie nie oddziałują. Gęstość gazu jest najmniejsza z tych wszystkich trzech stanów skupienia. W stanie ciekłym woda to jest takie zbiorowisko cząsteczek H2O, które znajdują się stosunkowo blisko siebie, oddziałują najbliższe sąsiadki. No i w stanie stałym i mogą się poruszać, zmieniać swoje położenie względem siebie, no tak jak, ale już nie tak szybko jak w stanie gazowym, gdzie te cząsteczki się bardzo szybko względem siebie poruszają. No i stan stały, czyli lód. Cząsteczki nie zmieniają swojego położenia. Struktura krystaliczna lodu nie wygląda tak regularnie jak struktura krystaliczna chlorku sodu, czyli soli kuchennej. Lód krzepnie w takie prostopadłościany o podstawie sześciokąta foremnego. Ta sześciokątna symetria jest widoczna na przykład w obrazie płatków śniegu. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj widać te sześciokąty, tak? Jeden za drugim. No ewidentnie brakuje atomu cząsteczki H2O w środku tego sześciokąta. Stąd można powiedzieć, gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody. No i teraz pomiędzy tymi trzema stanami skupienia mogą zachodzić przemiany. Teraz kierunek tych przemian określony jest przez kierunek zmian temperatury. Jeżeli temperatura rośnie, co jest zaznaczone tutaj czerwoną strzałką, no to lód topi się, powstaje woda, a dalej, jeśli temperatura będzie rosła, to woda będzie parować, tym szybciej im większa temperatura. O tym, co się dzieje, kiedy woda wrze, powiemy sobie i co się dzieje, kiedy lód topnieje, powiemy sobie jeszcze na kolejnej lekcji. W drugą stronę mamy skraplanie. Jeżeli temperatura maleje, to para wodna skrapla się w niskich temperaturach. No i to widać już teraz coraz częściej, kiedy wychodzimy rano pojechać do szkoły, to samochód, jeżeli nie stoi w garażu, tylko przed domem, jest cały wilgotny, siada rosa, tak się na to mówi. To jest właśnie skroplona para wodna z atmosfery, która skrapla się na chłodnej szybie i na chłodnych blachach samochodu. No dalej, jeżeli temperatura zbliży się do 0 stopni Celsjusza, to woda krzepnie, no ale możliwe są też przejścia bezpośrednie, okazuje się. Możliwe jest przejście ze stanu stałego do stanu gazowego i to się nazywa sublimacja i odwrotnie ze stanu gazowego do stanu stałego to się nazywa resublimacja. No i tu przykład sublimacji
Przykład sublimacji mamy tutaj. To jest zdjęcie suszącego się na mrozie prania. No i to pranie schnie na mrozie właśnie dlatego, że H2O przechodzi ze stanu stałego, zamarza najpierw, tak? Sztywnieją te ubrania, a potem po pewnym czasie są suche, bo H2O przechodzi ze stanu stałego do stanu gazowego. A tu mamy przykład resublimacji, bardzo piękny szron osadzający się na drzewach. Dobrze, wracamy tutaj. No i to właściwie całe podsumowanie. Dziękuję bardzo.